Wydaje mi się, że głównie dlatego, że praca naukowca daje duże pole dla pracy twórczej. W naszej pracy tworzymy nowe procedury syntetyczne, syntezujemy nowe związki, badamy ich właściwości, potem na przykład staramy się modyfikować te właściwości pod konkretne zastosowania. Jednak fajne jest to, że często robimy coś jako pierwsi na świecie na przykład. Praca daje dużo satysfakcji, spełnienia, no i nie ukrywam, trochę dumy. Tutaj najważniejszą rolę grają ludzie, zarówno naukowcy docenieni Nagrodą Nobla, których biografie lubię czytać w chwilach kryzysu i różnych chwilach zwątpienia, ale także koledzy po fachu, do których mam dostęp w instytutach, w których miałam okazję pracować. Miałam okazję oglądać różne obrony rozpraw doktorskich i być świadkiem różnych odkryć. Także sukcesy innych ludzi zawsze mnie motywują i bardzo napędzają do dalszej pracy. Przede wszystkim, żeby potrafili przyjmować słowa krytyki, bo my jako naukowcy jesteśmy bardzo często oceniani. Czy to na etapie publikowania swoich wyników badań, czy to na etapie starania się o dofinansowanie swoich badań. I ważne jest, żeby umieć wyciągnąć jakąś naukę z krytyki, żeby sprawić, że nasza publikacja czy wniosek grantowy będzie lepszy. Powiedziałabym, żeby zdecydowanie korzystać z różnego rodzaju praktyk czy staży, a już zwłaszcza z wyjazdów zagranicznych do pracy w laboratorium. Istnieją takie programy jak na przykład Erasmus, czy program, który pozwala na wyjazd do Stanów Zjednoczonych i odbycie tam stażu w laboratorium. Zatem jak najbardziej bym zachęcała i zarówno korzystać z krajowych praktyk laboratoryjnych i zagranicznych, bo ta wiedza i te umiejętności, które się z tego wyniesie, są potem bardzo cenne i bardzo procentują. Na chwilę obecną to chciałabym, aby projekt, nad którym teraz pracujemy, zakończył się sukcesem. Projekt dotyczy wskaźników wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia, czyli polega na otrzymaniu wskaźników, które informowałyby konsumentów o rozmrożeniu produktu. No i nie ukrywam, no fajnie by było kiedyś pójść do sklepu i zobaczyć mrożonkę z nadrukowanym wskaźnikiem, nad którym się pracowało kilka lat. To chciałabym się przyczynić w jakimś stopniu do poprawienia życia ludzi, którzy są chorzy na jakieś choroby, które teraz są trudne w leczeniu, zwłaszcza nowotwory. Jeżeli moje osiągnięcie w jakiś sposób by się przyczyniło, czy bezpośrednio, czy pośrednio, dając podwaliny do osiągnięcia innego naukowca, do opracowania na przykład leku, czy innego sposobu terapeutycznego, byłabym bardzo wdzięczna i bardzo zadowolona, że takie coś mi się udało.